przedstawię może bohaterów dzisiejszego meczu. Tak zwanym powietrzem, gdy piłka w niego trafi, grę powinno się przerywać. Kapitalne podanie i bramka. 1-0 dla gości. Wołodymyr Zastawny kapitalnie przyjął piłkę, obrócił się z nią i uderzył lewą nogą nad wybiegającym z bramki Mateuszem Krawczykiem. Teraz błąd Dudy. I wykorzystuje ten błąd znakomicie Jesus Diaz. 2-0 dla Kosmosu. Tak doświadczony zawodnik. Przede wszystkim można piłkę było podać do lepiej ustawionych partnerów. Ale to już historia. Karpaty napędzają kolejny atak. Tym razem dokładne podanie prostopadłe do Stasika. I bramka. Oczywiście kto? Szymon Dziadosz. Mając w perspektywie trudny ligowy mecz, kolejny oba zespoły, pewnie nikt tu by nie chciał grać do grywki. I natychmiast odpowiedź Kosmosu, 3-1. Właśnie z 11 metrów, Raduli, 3-2. Są emocje, będą emocje w Krośnie. Długa piłka pod pole karne, no przydaje się tu wzrost i umiejętności. Ale teraz kapitalna kontra, Jesus Diaz sam podaje na prawą stronę. Nie zakończyli tego strzałem gracze Kosmosu, może teraz. Nie ma spalonego, bo piłka nie do tyłu. Bramka! Bramka, ten gol już zamyka mecz! 4-2 wygrywa Kosmos. Kosmos wygrywa 4-2.